Tej jesieni mija równo 50 lat od pamiętnego dnia 1 września 1884 roku, kiedy matka moja zamknęła swe oczy na zawsze. Nie doczekała już czasu wolnej Polski, choć tak o tym zawsze marzyła. Ale zostawiła mi testament, który jest dla mnie wskazówką na całe moje życie. Ile razy miałem jakieś problemy, ile razy nie wiedziałem, jak co rozwiązać. Zawsze wtedy słyszałem jej cichy głos i słowa, jakie wypowiedziała do mnie tuż przed swym odejściem. Szukaj prawdy, synku. Zawsze i wszędzie szukaj tylko prawdy. Ponad 3 lata walczyłam o wskrzeszenie tej ojczyzny z bronią w ręku, jako wódz legionów polskich, codziennie narażając się na śmierć na równi z moimi żołnierzami. Było to od sierpnia 1914 roku, aż do chwili mojego aresztowania przez Niemców i osadzenia mnie w twierdzy w Magdeburgu.